Siema, siema. Dziś wam pokażę, jak nagrać, jak wstawić do swojego filmu obiekt, jakikolwiek typu efekty specjalne. W moim przypadku jest to green screen ściągnięty z YouTube'a. To sobie dodać plazmę, którą podnosimy. Jak zrobić, żeby manipulować tą plazmą? Jak zielone tło usunąć i tak dalej. Dobra. Czyli tak. W programie Adobe After Prime NEV Composition jest Full HD, framerate 29. OK. Znowu klikamy dwa razy lewym. Tutaj moje wideo. Przesuwam na dół, na oś. Idziemy do tego momentu, gdzie ma być ta kula. Będziemy ją podnosić tutaj, dobra, i w tym celu tak dodajemy sobie prawym tutaj nev nowy null object. To będzie jakby kierowało ten obiekt na to właśnie, gdzie to ma iść, ma się przesuwać. I null object, dobra, zaznaczamy znowu nasz film. Robimy animation, track motion. I teraz sobie weźmiemy ten, trochę rozszerzymy. Nam zrobi automatycznie tu gdzieś na tą rękę. I puścimy play i zrobi nam, on będzie automatycznie do tego miejsca przyczepione. Aż do momentu, kiedy ją wypuszczamy, przestaniemy. Tutaj zrobimy play. I nam automatycznie samo kamerę ustawi, nie? Play. Cały czas przy tym. O, trochę uciekło. To później sobie poprawimy. Pu. Dobra, coś takiego. Robimy edit target, to ma iść do tego null, jest zaznaczony null, ok, i robimy apply, czyli do ten kierunek, ok. Teraz sobie wstawimy nasz obiekt i ten obiekt będzie do tego null właśnie przypisany, czyli to cała ścieżka, którą tutaj zrobiła automatycznie, ten obiekt będzie właśnie automatycznie się poruszał. Dobra, czyli ładujemy nasz plazmę ściągnięte z YouTube w green screen. Plazma nad wideo, żeby było widoczne. Tu się cofniemy do momentu, kiedy podnosimy. Dobra. Tutaj musimy intro wyrzucić, obciąć. OK. Bierzemy intro na tym filmie z plazmą. Bierzemy edit. Split layer, żeby tego intra nie było. Robimy też, żeby usunąć to zielone tło, żeby to było podstawione. Key light. Tutaj wpisujemy efekt presets. Key light. I to przesuwamy na to, na ten film z plazmą, żeby usunąć. I wtedy tu zaznaczamy, bierzemy to. I tutaj klikamy. I już jest. Aby trochę zmniejszyć. Tak, żeby to było współmierne do tego. I teraz to plazmę właśnie przypisujemy do tego null object, żeby nam się kierunek, żebyśmy mogli manipulować kierunkiem. Czyli to bierzemy tu, to lasso i do null. Dobra. Jest, nie jest idealnie, jeszcze można poprawić. Sobie manualnie, ręcznie samemu. I boom, do góry. Tutaj widzimy, nam trochę uciekło. I tak, Ctrl i strzałka w prawo. Zmieniamy sobie klatki, możemy to poprawiać.
klatki. Ok, to tam się ładnie zaczyna. Trochę za duża ta kula jeszcze jest. Chyba, ale chuj tam, nie wiem. Ja sobie manualnie po... No, tu już nam trochę zjechało. Musimy to jakoś rozproszyć. I kurwa do góry. Jest dobrze. Kula ognia wypierdoli. W tym miejscu trochę bardzo na rękę wchodzi. Też sobie o manualnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, nie wiem, bo już kiedyś to umiałem, też znowu musiałem wejść na YouTube, się nauczyć tego. Dobra, zobaczymy jak to wyszło. Chujnia. Źle, bo miałem ustawiać null object. Bo pozycję null object. O, to nam ucieka. Null object. Może w ten sposób. Pozycję tego keyframe'u, a nie całą pozycję. Jaki ja jestem jebnięty. Sprawdzimy to trochę dalej tutaj, gdzie to wyrzucamy na rękę mi. O właśnie. Wchodzi mi na rękę i dostaję power. Tutaj keyframe. Tak, to pewnie będzie to. Beka, kurwa, z tego jest. To jest bardzo proste. Jakby nie patrzeć. No skomplikowanych rzeczy ja też nie lubię robić. A to jeszcze tam jakoś. Jakaś zabawa jest w tym. Fajna. Po prostu sobie manualnie edytuję, nie? Teraz. O. I troszeczkę tutaj było nam przesunięte za bardzo do mnie. Sprawdzimy sobie, czy to w ogóle jest ok. Czy znowu źle zrobiłem. O, idzie. Idzie. I będzie power do góry. O, jest dobrze. Czyli mieliśmy sobie edytować null, a nie, bo ja miałem na plazmie to edytowałem ręcznie.
Czyli jedziemy dalej, tutaj jeszcze troszeczkę poprawimy. Edytujemy każdy ten ruch tutaj po prostu, nie? Sobie. Bo nam dobrze track motion nie zamousiował. Czasem tak jest. Tam są takie sprawy, że... No i gra. To później to zrobimy coś dalej. Track motion byśmy mieli. Tego. Teraz bym chciał taką zrobić sprawę, że... Sprawdzimy jeszcze raz, jak to wyszło. Bam, do góry. Ok. Teraz tak, bym chciał zrobić... Teraz tak, plazma. Tutaj na tą strzałeczkę, transform. Skalę. Zapiszę sobie to. Save as pulpit teledysk after 1. Zapisz. Teraz tak, edytować od tego miejsca, powiększyć to. Nie wiem, no tak, żeby to znikło, nie wiem, powiększy się, kurwa, jakieś rozproszenie, to coś w tym stylu. I zniknie. Opacity jest do znikania, do przenikania. Najpierw sobie zaznaczymy. Teraz tak, żeby edytować od tego miejsca skalę, to musimy nacisnąć ten zegarek. I teraz sobie znowu co klatkę, kontrol i prawe strzałka. O, po prostu automatycznie już jak mamy tu włączony ten zegarek, po prostu sobie zmieniamy. I nam tu skalę robi już też tutaj automatycznie. O, troszeczkę w prawo tu sobie. Żebym zaedytował. Skala jest dobra. Null object. Jeszcze wstecz. Null object. Trochę bardziej tu. Jeszcze wstecz. Jest dobrze. Tu trochę. Dobra. Okej. Energy plasma, skalę, gdy my to już wyrzucili, tak, ok, i tu już można powiększyć, już można powiększyć, coraz większe będzie się zrobi. Null object i trochę wyżej skalę powiększyć, jebnąć się w łeb, kurwa, znowu null object trochę wyżej skalę, znowu dalej klatka. Object, skalę. Chyba dobrze robię. Ja sobie to przypomniałem znowu po długim czasie, bo znowu na object. Kurwa, trochę przesunąłem inne. Chyba. Znowu dalej. I tu. Znowu tutaj, o, nachodzi już. Znowu nachodzi. Później sobie opacity zrobimy. No, nachodzi. Skalę można tutaj zrobić. Trochę wyższe. Trochę można nachodzi.
chodzi na te ręce. No dobrze. Jeszcze ujdzie taka zabawa, ale jak patrzyłem ostatnio animacje, jak tworzą z tych modelów, z obrazka. Jakaś kurwa Chinka tworzyła z obrazka jakoś kurwa potwora, co nie wiem. Co miał tam wszystko, rogi kurwa miał wszystko kurwa, tyle tam było tych elementów. Ona to tworzyła kurwa z kwadrata kurwa. Myślałem, że chyba bym pierdolca dostał, nie? Takich rzeczy. Bo to Chiny są. Chiny są nieugięte. No i gra, tu już będzie nam znikało. Okej. Będzie nam powolutku znikało, czyli opacity, zaznaczamy obrazek 100, tu gdzie już kończymy, zero. Dobra, sprawdzamy jak to wyszło. Coś takiego. Lepiej nie dam rady. Ok. Czyli to by było na tyle. Jak wstawić obiekt do filmu, efekty specjalne na podstawie green screen. Jakiś ściągnięty z YouTube'a, nie wiem. Pisałem plazma green screen, ściągnąłem to i po prostu tu podstawiłem i pokazywałem jak robić ruch do tego. No i jest taki sposób. Mój sposób. Dla mnie dobry. Dobra. Dzięki, do widzenia.